wami w dzień kolejny i właśnie idziemy na miasto. Słuchajcie, mam zdarte gardło po wczoraj, bo jednak śpiewałam i słyszę teraz, jak zaczęłam do was mówić, to po prostu słyszę, jaka całe gardło boli, krtań tutaj i ledwo mówię. Zaśpiewałam jedną piosenkę, szacun dla wszystkich piosenkarzy. A może po prostu oni śpiewają, a nie derą się tak jak ja. Idziemy teraz na miasto zobaczyć, jak to tutaj wygląda, pozwiedzać i zobaczymy, weźmiemy was ze sobą. Sami jesteśmy ciekawi. Na ten moment zrezygnowaliśmy z jednej wycieczki, bo po wczoraj jesteśmy jeszcze zmęczeni, a wstanie o 5:00, kurczę, jakoś nas nie satysfakcjonuje. Także wychodzimy z pokoju i idziemy na miacho. Daj mi, kochanie, kartę. Jeszcze zapomniałam sobie wziąć tych okularów. Słyszysz, jak ja mówię? Coraz gorzej mówię. Teraz się kapłam, jak zaczęłam mówić do kamery. No, jak nauczycielka od śpiewania. To mnie nie porównuj. Prędzej do nauczycielki. Powiem wam, że dobrze, że wczoraj śpiewałam jedną piosenkę, a nie śpiewałam tak jak niektórzy po 3-4, bo dzisiaj to już bym się na pewno nie odezwała. Szaleństwo. Dobrze, come on, idziemy. I wakacjujemy się. Zobaczcie, jaki to jest hotel, w ogóle wygląda jak statek z gór, nie? Zarąbiście to wygląda. Niesamowite to jest. To jest duże. No, ciekawe, jakie są pokoje. Jeszcze jest zacumowany w ogóle tutaj. Słuchajcie, jest tutaj pełno wszystkiego, ale znaleźliśmy coś, czego nie ma w Turcji. Magnesu z napisem tylko i wyłącznie Turcja. Only Turki. Bez żadnych miejscowości, nazw miejscowości. Słuchajcie, szukamy tego magnesu. Byliśmy chyba w każdym tutaj miejscu, gdzie można sobie ten magnes kupić. I nie ma. Nie wiem, czy w ogóle znajdziemy taki magnes. Bo my jesteśmy w Gonyuk. Tak się nazywa. Prawdopodobnie mniej więcej dobrze wymawiam, bo każdy troszeczkę inaczej. Staram się ze słuchu. Natomiast, no, ciężko. Nie wiem, czy mnie będzie widać, ale ja dzisiaj zaliczyłam zumbę, pilates, więc szałpał, a teraz są tu, wstań kochanie, są tutaj rozstawione takie różne stragany na terenie ośrodka i są dwa wielbłądy i strasznie chcemy przy nich zdjęcie, chciałabym w ogóle dotknąć wielbłąda, nigdy tego nie robiłam, nie jeździłam na wielbłądzie ani nic. Ja też. Ty też nie jeździłeś? Nie. A powiesz wielbłąd? Pięknie! Tłumaczyłam Mikołajowi, co robią wielbłądy, a są przepiękne te wielbłądy i ogromniaste, mega. Po kasę, bo na pewno nie jest za darmo. Jak nasze auto! Jak nasze auto są duże, tak, i silne bardzo. A wiesz, jak wielbłądy szybko biegają? Tak. Potem idziemy na mini disco. Wielbłądy nam się pozbierały, jesteśmy smutni oboje, nie? Może jutro, jak pojedziemy do tego, to może tam będą wielbłądy. Nie ma. Nie ma. A ty byłeś taki dzielny i tak ładnie czekałeś. Tak. Ale masz dyplom. Tak. Dostałeś dyplom, też fajnie, prawda? Bo Mikołaj super tańczył. Jak tańczyłeś? Tak różnie, nie? Nie, nie, nie. Tatuś to musi być sam. Będziemy ukibicować. A! Dostępny!
witamy się w dzień kolejny. Krzyś właśnie skończył polo i idzie skakać do basenu. Pierwszy raz w życiu będziesz skakał do basenu. O tyczce. Tak. Ja dzisiaj, słuchajcie, od samego rana tak trochę gorzej się czułam. Nie wiem, jakby osłabiona byłam. Gardło mi bolało. Rano nie mogłam się odezwać, bo wczoraj tak darłam japę, że nie byłam w stanie się w ogóle odezwać z samego rana. Trochę mi jest lepiej, jak wypiłam elektrolity, wzięłam tam tabletkę przeciwbólową i zaczęłam funkcjonować. No ale wczoraj sobie dowaliłam, bo i zumba, i pilates, i potem jeszcze poszliśmy na imprezę. Krzyś, już idziemy, przyjdziemy z Mikołajem, nagramy, pokażemy wam, jak mój mąż skacze do basenu. Loda, idziemy po loda? Dobra, my idziemy jeszcze po loda. Zielonego drugi raz, tak? One pistachio and two pistachio. O, perfekt. Dobry? To się gdzieś tam dzieje właśnie, że tam idziemy. Bomba! Czekaj! Brawo! Się! Mama jest piegata, zobacz, mam piegów. Okej, Karolina, ready, get it, come on! Okej, Krystof. Na chwilę też nie wiem, tak to wyjście. Widzisz your attention, come on, come on! Jak się czujesz? Super było, tylko kompletnie nie czuję się, jak się zrzuca tyczkę. Tak? Nie. A ja ją chyba zrzuciłem tą kamizelką. Nie ją, kamizelką. Kohones! Zrzuciłeś ją przez kohones! Ale chlapłeś tak, że ja byłam cała mokra. Ale raz, zajebiście super. Tak, raz. Tak. I ten raz wam pokażemy. Otóż to. Tata fajnie skakał? Też mi się tak wydaje. A myśmy zjedli pyszne lody. Też. Poniedziałek mam jogę. Jutro idę na jogę. Będę już się dobrze czuła. Ale muszę cały czas pamiętać, żeby nie drzeć japy, bo po prostu jutro będę znowu nie odezwę się. I zaraz pójdę sobie zrobić ponownie elektrolity. Ale jest czadowo. Po prostu to jest tak zajebistego miejsca na wakacje, to jeszcze żeśmy nie widzieli. A dostałam od was pytania na Instagramie, jak tam temperatura. Aktualnie jest gdzieś tak około 30-31 stopni cały czas. I powiem wam, że to jest taka optymalna temperatura. Musiałeś tam poprawić. Przepraszam. Okej. Okay. Rano jest dość duszno, potem jest spoko. I potem wieczorami też jest bardzo, bardzo ciepło. Ale jest ten wiaterek i w ogóle generalnie jest bardzo przyjemnie. Także według mnie, jeżeli w Turcji... O, teraz 32 stopnie. Jeżeli w Turcji jest cieplej, a jest cieplej w sezonie, to dla nas byłoby to za gorąco, dlatego wrzesień jest idealnym momentem, przynajmniej w naszym przypadku. I dobrze, zgłoszę się to później, bo moje gardło już zaczyna... W sumie to wam pokażemy trochę, jak tutaj wygląda jedzenie, bo jest pyszne i jest tego ogrom. Jeszcze tam cała droga jedzenia właściwie, dookoła. Chowanego. Jakiego chowanego? Mikołaja. Ohoho. Biu, 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 biu. To boli, to jest bije z rubami. Mama, dobre śruby. A
Roku zatem! Ale ty masz energii, co? Tobie kuzam! O, mama cię całuje, a nie powinna, bo trochę się źle czuję. Oto basenu! Chodź! Czekamy na tatę, aż przyjdzie. Poszedł po coś do picia. O co? Dla mnie! Dzisiaj na kolację mamy kebaba i to są tak pyszne kebaby, że to co w Polsce to jest. Mhm. Lipa, nie? Idealnie jest. Nie ma dużo składników, ale jest tak pyszny. Miam. A ja popijam herbatkę, którą wczoraj kupiliśmy, bo pan sprzedał ją nam na przeziębienie i w sumie ona tylko stawia mnie na nogi. Bo moje gardło mnie tak boli, jakbym przytarła nim po asfalcie, nie? Mikołaj też ma swoje. Miki jedz. Nie zapominamy jeść. Smacznego. Straciłam głos. I dostałam anginę. Dajcie. Pochorować się na wakacjach. Katastrofa. Jak ci z tym, że jutro wyjeżdżamy? Z kurami. No. Jeszcze bym mógł zostać tydzień. No. Lajtowo. Tutaj te 14 dni, 14 wiesz, dni, tak. To jest tak, że masz to. Tak. Hello, odzyskałam trochę głos. Martusia, przez 3 dni nic nie mówiła. Nic. No, kompletnie nic się nie odzywała. Czy robiłem coś dobrze, czy źle, nie odzywała się. Ani mnie nie chwaliła, ani mnie nie rugała.
Nie, na migi wszystko pokazywałam. Najlepsze jest to, że wczoraj tak brałam udział w przedstawieniu, nie? No. Tak, w przedstawieniu. Najpierw byłem ja, w jakimś tam takim dziwnym trzymałem pranie, a później Marta była mamą. Tak. A dzisiaj mamy ostatni dzień, tak by the way. Dużo się działo, tylko ja nie byłam w stanie prowadzić takiej narracji tutaj, no bo z wiadomych przyczyn angina mnie pokonała na wakacjach. Dzisiaj jest już o wiele lepiej. Natomiast dalej tak nie, już fajnie bardzo mówisz, spokojnie. A jak przełykasz, spoko? Bo tak już dzisiaj rano spoko. Bolało bardziej, teraz boli, ale... Albo może być boli, za chwilę ale... ten, yoga. Nie chcesz iść? Yoga była rano. A nie, coś tam krzycze, że coś będzie. Koniec. Bo teraz tutaj co chwilę coś jest. Co chwilę są jakieś zajęcia takie fajne, jakieś rozrywkowe, tak nie wiem, rzutki, jakieś piłkarzyki. Dzisiaj Krzyś skakał na kajta. Tak. I trafiłem do kosza. Wcześniej waterpolo. Tak, waterpolo super się grało dzisiaj. Tak. Co jeszcze było? Wczoraj ja byłam na piłkach, na trampoliny chciałam iść, ale nie poszłam, bo zabrakłoby mi tchu po prostu i potem bym to odchorowała i odcierpiała, więc nie. Byliśmy dzisiaj jeszcze po magnes na mieście. Mhm. No i co, czekamy, bo o 19 mamy wyjazd z hotelu, o 23 wylot do Polski, o 1 mamy być około w Katowicach. Już o 1? No. To szybciutko. Szybciutko. Już planujemy kolejną podróż. Mikołaj, jak ci się to podobało? To mi podoba się. Podoba ci się? Tak. To co, chciałbyś tu jeszcze przyjechać kiedyś? Nie gram tego. Teraz tu. Chcesz tu zostać? Tak. No tak, tak się nie da, kochani. Czasem trzeba wracać. Jak coś, to dogramy jeszcze jakąś narrację. Co do update'u na opalanie, no to troszeczkę mnie chwyciło. Oczywiście na czerwono, no bo jak żeby inaczej. Patrzcie. Ano, chwyciło cię. Jest dobrze. Co tu się wydarzyło? Jest dobrze. O Krzyśkowi to w ogóle nie mówię, bo patrzcie jaka jest... Mi się zrównały prawie ramionka. Zrównały ci się. Już nie mam tych takich odciętych, znaczy jeszcze widać tutaj. Delikatnie. Ale już nie tak jak miałem zawsze. Delikatnie. No. A nie jest wypas, bo cały czas coś się dzieje, non stop. Jakieś zabawy, jakieś rzeczy, dyskoteki wieczorem, mini dysko, teatr jest wieczorem. Tak. No jest kurde tego dużo. Tak. Cały czas. Pierwszy raz jesteśmy na takich wakacjach, gdzie naprawdę ten czas mamy 100% zagospodarowany. Znaczy nie musicie we wszystkim brać udziału, no nie? To my się tu wszędzie rzucamy. Tak, bo nam się to podoba strasznie. Tak, ale wiadomo, możecie równie dobrze leżeć tutaj na leżakach i dupy nie ruszać, no tak, nie? Czy to na plaży tutaj, o proszę bardzo, czy przy basenie, no to już wedle uznania. Możecie równie dobrze tylko patrzeć i się śmiać z takich jak my. Polecamy się. A my wolimy być tymi, którzy rozśmierzają. Miki. Yes! 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 Okay. Raz. I umyjemy. Nie, jeden raz. My właśnie czekamy już na autobus na lotnisko. Żegnamy się z hotelem. Pożegnaliśmy się z załogą. Części nie znaleźliśmy, ale był tam taki mega przemiły pan kierownik sali, uwielbiał Mikołaja, w ogóle Mikołaj nazbierał od niego na koniec tyle prezentów, łącznie z piłką, wszystko. Także to były naprawdę świetne wakacje i z miłą chęcią wrócimy tutaj ponownie. Zdecydowanie. No nie, kochanie? Tak, zgadzam się. Wylałaś wodę? No niechcąco, bo one są tak naładowane, nalane pod kurek, że jak się je odkręca, zawsze coś wykapnie. Wylała się. No tutaj troszkę.